Od 10 lat w Wałbrzychu każdej jesieni odbywa się memoriał imienia Bogusława Dąbrowskiego w Zapasach. To już jest 10. memoriał Bogusława Dąbrowskiego. I już mogę też Państwa zapewnić, że już dostaliśmy zgodę i już będziemy organizatorami również 11. memoriału Bogusława Dąbrowskiego za rok. Będzie to również Puchar Polski. Dąbrowski przed laty reprezentował ZLKS Zagłębie w najcięższej kategorii wagowej w Zapasach. Popularny koniu wywalczył 22 medale Mistrzostw Polski Seniorów, w tym 5 razy został mistrzem kraju. Walczył również przez kilka lat w reprezentacji kraju, zdobywając 6. miejsce na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Był również mistrzem Francji i Szwecji. Tak nagle odszedł tak dobry nasz kolega zawodnik, że cały zarząd postanowił, ówczesny zarząd, do którego ja również należałem, postanowiliśmy nie zapomnieć o Bogdanie i dlatego zrobić taki coroczny turniej. No i jak widać jest już 10. obchodzony. Podczas zawodów Pucharu Polski w Wałbrzychu zmaganiu zapaśników przyglądali się byli zapaśnicy i koledzy Bogusława Dąbrowskiego. A tak się zaczynało, jak tu oni zaczynali, wiesz, także od maleńkości aż do starości. Od przedszkola do opora. Tak to wyglądało. No Bogdan był też i mówił nauczycielem. Jeden z lepszych moich kolegów. W sumie super chłopak, co ja mogę powiedzieć. No, brakuje go teraz, ale pamiętamy o nim, będziemy pamiętać. Niejednemu byłemu zawodnikowi łza zakręciła się wokół. No mi się wydaje, że każdemu zabiło, a mi w szczególności, bo z względu, że no, chyba nie będzie tego następcy, choć życzę tym napaśnikom młodym, żeby mieli takiego idola jak Bogdan i żeby te wyniki osiągnęli, co on osiągnął. Także mi się wydaje, że to był wielki, wielki zapaśnik wałbrzycki i nie tylko. Także myślę, że ten turniej cały jest potrzebny i myślę, że będzie kontynuowany, bo bardzo mi się podoba. Do zawodów zgłosiło się około 200 zapaśników z całej Polski z 22 klubów. Wałbrzyski klub reprezentowało aż 8 zawodników w kategorii junior. Dawid Teichman, Mateusz Woźniak, Amedeusz Walczak, Ernest Mickiewicz, Damian Strzelczyk, Dawid Puchalski, Ryszard Mazur oraz Konrad Mazur. Jesienny Puchar Polski Juniorów, który jest jednocześnie memoriałem dzisiejszego byłego zawodnika pana Dąbrowskiego, jest takim generalnym przeglądem sił wśród juniorów, który pozwoli zarówno trenerom kadry juniorów, jak a przede wszystkim już kadry seniorów, było te najlepsze i najszlachetniejsze diamenty do dalszego szlifowania, do włączenia ich do kadry seniorskiej, po to, żeby przygotować do kolejnych igrzysk w Rio de Janeiro. Bo mocno w to wierzę, że wśród nich na pewno przynajmniej jeden uczestnik przyszłych igrzysk olimpijskich tutaj walczy, czego im serdecznie życzę. Na obce zawody są w miarę na wysokim poziomie, bo startują tu najlepsi zawodnicy z Polski i dużo walki jest naprawdę na wysokim poziomie, a to, że ten turniej trwa tak długo i większość walk toczy się w 3 rundach, świadczy o wyrównanym poziomie i świadczy o tym, że jest mało zawodników takich przypadkowych. Są to zawodnicy już wytrenowani, którzy wiedzą, co w zapasach należy robić. Trudno było znaleźć osobę bądź zawodnika, która nie chwaliłaby poziomu zawodów w randze Pucharu Polski w memoriale imienia Bogusława Dąbrowskiego. Wysoki poziom jest na pewno, zawodnicy są bardzo mocni, trenują porządnie, widać to wszystko na macie. Ogólnie zawody bardzo dobrze są zrobione i ogólnie fajnie. Ja myślę, że bardzo dobrze, bo wchodzą młodzi kadeci, którzy walczyli jeszcze w tym roku, już walczą i zabierają starszym juniorom bardzo dużo medali. Że bardzo się postawili, że po prostu ze starszymi juniorami kadeci po prostu już równe walki prowadzą. Bardzo, bardzo to cieszy wszystkich. Najlepiej z wałbrzyskich zawodników spisał się Dawid Teichman, który wygrywał każdą ze swoich walk. Jesteśmy właśnie po wygranym półfinale Dawida Teichmana i będzie nas reprezentował w walce o finał za chwilę.
że mamy tu nadzieję na zdobyć przynajmniej jedno pierwsze miejsce. Jeszcze trzech naszych zawodników walczy, także oni również jeszcze mają szansę na zdobycie bojowych medali. Tu walkę bardzo dobrą stoczył, tak jak powiedziałem, dobry zawodnik, tak jak w jego klasie bardzo dobrze zawalczył. To mi się podoba i liczę, że wygra cały turniej. No tak, było ciężko, ale jakoś pokazałem, że można walczyć i wygrywać. Najtrudniejszą walkę jednak musiał stoczyć w finale z wyższym od siebie zawodnikiem. Finałowa była w sumie najcięższa. No i półfinałowa też była ciężka. Mimo przewagi fizycznej, Dawid wygrał również i tą walkę, zdobywając tym samym złoty medal Pucharu Polski. Zakończyła się walka na mecz numer 2. Wygrywa tą walkę Dawid Dechman i on zdobywa złoty medal w kategorii 60 kg. A złoty medal i tytuł zdobywcy Pucharu Polski wywalczył Dawid Dechman za Głębie Wałbrzych. Bardzo proszę o dekorację nasze piękne. Proszę Państwa, dziewczęta z zespołu pieśni tańca, bardzo proszę Pani Alino, medale, nagrody rzeczowe, to wszystko trafi za chwilę do zawodników. Proszę Państwa, są nagrody specjalne, za chwilę o nich będę mówił. To są nagrody, które dodatkowo sponsorzy ufundowali dla najlepszego zawodnika. Pałkowskiego. Do kolejnej olimpiady jest jeszcze pełne 4 lata. Jednak już trenerzy rozglądają się za zawodnikami, którzy mogliby powalczyć o najwyższe sportowe trofea. Jednym z takich kandydatów jest wałbrzyszanin Dawid Dechman. Oczywiście, za 4 lata następne igrzyska są moje.